Wilgotne ziarno kukurydzy można też zakiszać w zbiornikach przejazdowych, dokładnie wyłożonych folią. Do wyładunku ziarna z przyczep i formowania pryzmy w silosie przejazdowym stosuje się ładowarki chwytakowe. Ziarno kukurydzy trzeba dokładnie okryć folią. Na folię daje się masę obciążającą, na przykład zużyte opony, a dolne jej krawędzie okrywa się ziemią. W tak okrytym zbiorniku ziarno kukurydzy dobrze się zakisi. Przed załadunkiem do silosu komorowego ziarno trzeba rozdrobnić za pomocą różnych rozdrabniaczy, na przykład Rapidex produkcji francuskiej, albo rozdrabniaczem konstrukcji Ibmer o wydajności eksploatacyjnej około 12 ton na godzinę. Używanie rozdrabniaczy do ziarna kukurydzy wyposażonych w chwytacze metali zapewnia otrzymywanie kiszonki bez tych zanieczyszczeń. Rozdrobnione ziarno kukurydzy może być też podawane do prasy silosowej, która ładuje je do worka foliowego. Uzyskuje się zgniot sięgający 1100 kg na metr sześcienny, a w jednym metrze bieżącym worka znajduje się około 4,5 tony masy kukurydzianej. Jakość kiszonki otrzymana w tym worku jest najwyższa w stosunku do uzyskiwanej w innych zbiornikach. Rozdrobnione ziarno kukurydzy można też zakiszać w zbiornikach pod dachem. Napełniony masą kukurydzianą zbiornik okrywa się dokładnie folią i obciąża, na przykład piaskiem. Ziarno kukurydzy od kombajnów można również wysuszyć w suszarce bębnowej produkcji krajowej. Nie zawsze jednak uzyskuje się wtedy ziarno najwyższej jakości. Po wysuszeniu ziarno zostaje zmielone i zaworkowane. Ziarno kukurydzy można suszyć także w suszarce komorowej produkcji krajowej. Składa się ona ze zbiornika wstępnego, sekcji suszących, sekcji chłodzącej i podgrzewacza powietrza. Ziarno ze zbiornika wstępnego suszarki wypełnia sekcja susząca. Powietrze tłoczone jest przez podgrzewacz do sekcji suszących. Po wysuszeniu ziarno przesuwa się do sekcji chłodzenia i podnośnikiem czerpakowym podawane jest do miejsca składowania. Wydajność suszarek dochodzi do 1,5 tony na godzinę przy obniżeniu wilgotności o 10%. Można również w małych i średnich gospodarstwach zalecać suszenie ziarna kukurydzy na pasze w silosach zbożowych po dokonaniu zmian konstrukcyjnych, które zostały opracowane i wykonane w Ibmer. Ładowność silosu wynosi około 20 ton wilgotnego ziarna. Silos zbożowy zmodernizowany składa się z części suszącej, przewodu rozprowadzającego powietrze, podgrzewacza powietrza i podnośnika. Po zapełnieniu silosu podgrzewane powietrze tłoczone jest do warstwy ziarna. Podsuszone ziarno przenośnikiem czerpakowym podawane jest ponownie do górnej części silosu. Podgrzewacz powietrza na paliwo ciekłe lub stałe, wyposażony w wymiennik ciepła, charakteryzuje się prostą budową i łatwą obsługą. Czas suszenia 19 ton ziarna z wilgotności początkowej 35% do 15% wynosi około 40 godzin.
Bardziej wydajną jest suszarka jugosłowiańska do ziarna kukurydzy, którą należy zainstalować w linii technologicznej, która posiada zasobnik przyjęciowy, wialnię wstępnego czyszczenia, silos zbożowy o ładowności 150 ton i suszarkę do kukurydzy. Maszyny te i urządzenia połączone są z zestawem podnośników kubełkowych. Suszarka składa się z następujących zespołów. Podgrzewacz powietrza, wentylator suszarki, przewód tłoczący powietrze, sekcje suszące, sekcje chłodnicy i wentylator chłodnicy. A oto proces technologiczny suszenia ziarna kukurydzy. Wilgotne ziarno z zasobnika przyjęciowego po oczyszczeniu na wialni załadowywane jest do silosu zbożowego lub bezpośrednio z wialni do suszarki. W suszarce ziarno przechodzi przez sekcje suszące. Powietrze z zewnątrz, podgrzewane w podgrzewaczu, tłoczone jest do poszczególnych sekcji komory suszenia. Po wysuszeniu ziarno z sekcji suszących przesuwa się do sekcji chłodnicy, przez które wentylator przetłacza powietrze zasysane z otoczenia. Przy wysokiej wilgotności ziarno kukurydzy trzeba przepuścić przez suszarkę dwukrotnie. Suszarka komorowa jugosłowiańska wymaga stosowania zasobników przyjęciowych o wydajności przynajmniej 24 ton na godzinę. Wydajność suszarki wynosi około 120 tonoprocent przy obniżeniu wilgotności ziarna kukurydzy z 32 do 14% i przepustowości 70 ton na godzinę. Z suszarką związane są magazyny silosowe. Są one napełniane wprost z suszarki przy pomocy zestawu przenośników mechanicznych. Zbiór kukurydzy na ziarno można kompleksowo zmechanizować przez zastosowanie odpowiednich maszyn. Przeprowadza się go kombajnami zbożowymi z odpowiednimi przystawkami lub specjalnymi kombajnami do zbioru kukurydzy. Do zbioru kolb na ziarno stosuje się jeszcze inne kombajny. Ziarno kukurydzy może być zakiszane w silosach wieżowych lub przejazdowych i w workach foliowych lub suszone w suszarkach komorowych i w adaptowanych silosach zbożowych. Zmechanizowana technologia zbioru i konserwacji ziarna pozwala na sprzęt kukurydzy w optymalnym terminie agrotechnicznym, przy małych nakładach robocizny i minimalnych stratach.